Aí, resume. Cześć, z tej strony Ripostro, to jest Kerbal Space, program na luziku. Dzisiaj nietypowo do nietypowych odcinków mamy odcinek na żywo w znaczeniu, że nagrywany na żywo komentarz. A to za sprawą tego, że wyszła nowa wersja. Nie skapnąłem się i to dość dawno już wyszła. Jest to 0.18.4 wersja, która zmienia silnik gry na Unity 4, czyli najnowszy silnik od Unity, który jest dosyć... który jest... tak, w wersji podstawowej jest to darmowy silnik. I dzisiaj jest na żywo, tak naprawdę, tylko dlatego, żeby wam pokazać modyfikacje, jakie wygrałem, ponieważ ta wersja tego Kerbali nic nie wprowadziła, a ja chciałem urozmaicić sobie troszeczkę grę. Na początku, jak widzicie, mam w folderze kilka niekompatybilnych statków. Niestety się okazało, że po prostu save'y wcięło, ponieważ przeszliśmy na nowszy silnik. No i wszystkie statki również. Więc będę próbował jakoś to odzyskać. Nie wiem, czy to jest jakieś możliwe, czy coś. Chciałem wam pokazać. Tutaj jest modyfikacja, która wprowadza bombowce i helikoptery oraz mam tam kilka modyfikacji na rozmaicenie rakiet i tym podobnych. A wszystkie linki do modyfikacji, do których używam i ogólnie nazwy, będą w opisie na pewno. No ale przejdźmy jednak do lotu. Tutaj zbudowałem przed odcinkiem szybko coś, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. I ogólnie naprawdę postarali się twórcy tego moda, nie? Że są helikoptery, to jeszcze są bombowce. Jak widzicie, normalne są stery, tutaj bez kasków, nasze kerbale. Ach, zawsze mi się myli przycisk. No i tutaj w ogóle mamy nawet mapę. Także no jest luksus. No ale dobra, wystartujmy. Dźwięki też są świetne. Tutaj niestety chyba mam za małą powierzchnię sterującą tego bombowca, bo to jest ogromna maszyna. Okej, wznosi się. Wznosi się pięknie. Dobrze, chowajmy nóżki. No dobra. Możemy nim polecieć, ale się ciężko nim steruje. Jest tak masywny. Przesadziłem chyba z paliwem. Wow! Tego się nie spodziewałem. Teraz jesteśmy pociskiem. To wygląda jak bomba atomowa. Dosłownie, tylko brakuje tutaj jeszcze sterownika. Statycznika, tfu. Ojajajajaj, Hiroshima! Bum. Dobra. To było dobre. Ale przejdźmy do nowego. Spróbujmy zbudować helikopter. Tak, dobra. Teraz, gdzie my mamy jakieś konstrukcje, jak widzicie, tutaj mam ogrom nowych części do rakiet. Jest to mod KW... jak się nazywa? KW Rocketry. Tak. Bardzo, bardzo fajna modyfikacja i strasznie wielka jest. Strukturalne. Chyba tu będzie. O, come on. Ja nie mogę się znaleźć teraz przy tylu rzeczach. Pobrałem też moda na możliwość budowy. Chyba jest to. Tutaj mamy moduł zawierający pasażerów. Pobrałem moda, który umożliwi mi zrobienie misji jak Felix Baumgartner. Pobrałem moda na balony i spadochrony na Kerbali. Także wkrótce też zrobimy sobie skok Felixa, taki real. To jest na pewno z tego moda. A, i zawiera paliwo. Dobra. Kurczę.
Nie wiem, jak można zbudować ten helikopter. To jest. Co my tu mamy? Są do helikopteru? What the? Tak to jest, jak się szykuje do odcinka. Tutaj mamy takie coś. Oj, to będzie fail, to będzie fail. Tu mamy tail rotor, czyli ten śmigło boczne. O, tu jest lepsze, tu jest lepsze. O, come on! Zaraz. Jak to śmigło? W tą stronę. Dziwię, o co chodzi. Ten odcinek może być, nie wiem, trochę nudny. Ale dla ludzi, którzy lubią tak oglądać w taki sposób kerbale, to będzie w końcu odcinek taki. Co my tu mamy? Tu mamy różne. O, widzę, że ktoś mi na Skype pisze. Zaraz się pojawią komentarze typu: myślałem, że to na moim. La la la. Russian? Russian, Russian? Co my tu mamy? Tu mamy taki. Tu mamy. What the? Rosyjski jest ładny. Wydaje mi się, że krzywo jest. Ale mam nadzieję, że tylko mi się wydaje. Co my tu mamy? Witol! No to ja widzę tutaj wiele, wiele możliwości w tej modyfikacji. Nawet do motorówki! Do poduszkowca! Tfu! Elektryczne. Oxidizer też się przyda. Chyba. Nie wiem, nie patrzyłem. Czy to zużywa oxidizer? Russian. Nie zużywa. Dobra, niepotrzebna. Sru. W sumie możemy. A nie, bez kółek to tak trochę bez sensu. Dobra, to my tutaj taką. Jedno kółko. Ma chyba bardziej taką płaską powierzchnię, albo mi się zdaje. Nie ma płaskiej powierzchni. Dobra, będą krzywe kółka. Ja tego nie lubię robić. Ale trzeba. Dobra, troszeczkę będzie krzywo, bo tu jest wyżej, a tu niżej. Ale mam nadzieję, że to zadziała. Ale nie mam skrzydeł. Dobra, trudno. To lata! Helikopter w ogniu. Okej, czyli schrzaniłem dwie rzeczy. Moment. Center of Thrust. Jest tak, jest za daleko. Tfu, za blisko. Tutaj mniej więcej. Chyba powinno być okej. Center of Mass. Masy, mamy problem z masą. Małe stateczniki. Jakieś malutkie. O. Dokładnie takie. Ale nie chcę tak krzywo ich mieć. To był ten. Nie będzie się ocierał. Takie coś. Czy to ktokolwiek widział w helikopterach? Dobra. Możemy spróbować. Tu jest nasz piękny helikopter. Ciągnij go do przodu strasznie, bo jest cięższy z przodu. Działa. Okej. Okay. On jest na elektryczne. Okej. Okay. Jak wygląda? What?
Helicopter for dummies. What? Jeszcze zakładki? Crash go up. What the fuck? Jezu, jak tu dziwnie. Hej. Jak tam się czujesz? Okej, okay, dobra. End light. End light! Co by to zrobić? No nie, znowu mi myszka siada. Fuck. Mam małe problemy z myszką zawsze. Mi się coś tam połamało. Dobra, chyba działa. Aż cholera. Dobrze, zrobimy krótkie cięcie w takim razie. Dobra, jesteśmy. Chyba myszka działa. Małe problemy z nią. Niestety jest nieogarnięta taka. Chyba wymienię sobie na cięższe śmigło, o ile takowy jest. To w tą stronę, tak. Dobra. Próbujemy. Chyba też zapomniałem powierzchni sterującej dodać. Okej. Okay. Nie! Jestem wielorybem. Wyglebiłem się na asfalcie. Pomocy. Yes. Come on. Jeszcze do tyłu? Dobra. Niech będzie jeszcze bardziej do tyłu. Jedziemy. Nie mogę odpuścić tego helikoptera. To musi być coś genialnego. Come on. Fuck! Leć! Działa! Przeżyliśmy. Dobra. Ja chyba będę musiał pomyśleć nad tym helikopterem. Albo zrobimy takie coś. Zrobimy z tego Little Birda, takiego malutkiego, maciupieńkiego, bez możliwości transportowania pasażerów. Wiecie, taki tyci. Helikopterek. W sumie to tak. Do tego dorzucimy... Są te witole fajne, kurde. Chciałbym je umieścić, ale widzę, że nie ma jak. A szkoda, dobra. A te? Czy zaraz, to jest ten sam? To jest taki mały, o! To może być fajne. Możemy sobie potestować. No to mamy Vitola! To brzmi trochę jak imię jakieś. Wiem, że to zaraz się do przodu podniesie. No. Ja już wiem, co robi źle. Umiejscowiłem te silniki za bardzo z tyłu i dlatego mnie tak przechylało. Oto cała magia. Center of mass. I w tym miejscu chyba powinienem umieścić. Gdybym je mógł umieścić. Są jakieś problemy. What? Dobra, to zrobimy tak, o. Ile tak będzie można zrobić? O, było! No było! Działało! Are you fucking kidding? Jest. Dobra, trudno, że się to najeżdża, ale chyba nie ulegnie crashowi gra. Dobra. Teraz pytanie, jak to zmienić pozycję silników? Aha, to będziemy musieli... już wiem. Trzeba będzie na klawisz kliknąć pewnie. Nie, czyli wiemy. Dobra. Mm.
Kurczę, teraz jak ten, jak na mniejszej rozdzielczości działam, to nic nie mogę zobaczyć. Czekajcie, to teraz już wiem, co zrobimy. Teraz invert. Ok, invert vital rotation. True. True. So true. Dobra. Nie. Nie poleci. Dobra. To jeszcze raz zrobimy. Ale teraz usuniemy to. Może teraz? O, bliżej. Już prawie było. Dobra, to trzeba będzie poświęcić temu więcej czasu, bo to jest po prostu jakaś masakra. Co to? Już nie ogarniam, co ja tu mam. Dobra. Przejdźmy jednak do menu sobie. I zróbmy może jakąś rakietkę. Albo wgrajmy, żeby wam na razie pokazać, co tam jest. To jest zbudowane na RW Rocketry, czy jakoś tak. Jak widzicie, masywna sprawa. I bardzo ciekawe części, mi się strasznie podobają. One są odwzorowane na z prawdziwych misji kosmicznych. Te silniki takie boczne, bardzo fajna sprawa. No ale polećmy gdzieś. Mamy lądownik, tak? No to oznacza, że możemy sobie polecieć na Moon. Tak. W sumie jest blisko, możemy już teraz odpalać. A to za sprawą tego, że te silniki są bardzo szybkie. To nie są takie silniki jak te atomowe, które używałem w poprzednich odcinkach, kiedy leciałem na Księżyc. Te naprawdę są błyskawiczne i loty na Księżyc w końcu będą jakieś ciekawe i szybkie. Kurczę, te części dużo mi dadzą. Prawdopodobnie szybko dzięki nim dostanę się na inne planety, ponieważ już próbowałem latać na tych częściach i zauważyłem, że bez problemu można robić orbity już takie międzyplanetarne. Tylko nadal nie mam jakby zdolności dotarcia do orbity, do grawitacji jakiejś tam planety. Także ja to muszę się nauczyć. No i na pewno się pojawią jakieś loty w dalsze systemy planetarne niż Kerbin. Tymczasem sobie po prostu polecimy na Moon. Mam nadzieję, że się uda, bo jest dość blisko. Przegrzewa się leciutko, ale to jest tam drobnostka. Nie będę przyspieszał fizycznie. Ostatnio widziałem, co się działo, to pff, galareta i rozwalało mi rakietę. Dobrze. Jak widzicie, pięknie to wygląda. Oj, 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 oj. To ma RCS-y. Muszę poprawić sobie tutaj, bo leciutko nam się popsuło. Okej, jest dobrze. Jest minimalny błąd. Skoryguję go. Mam nadzieję, że dolecimy do Księżyca na czas. A jak coś, to się zwiększy orbitę. I się poleci na Minimus. Czemu nie? Dlaczego taka decyzja? Pewnie się zastanawiacie, że jest taki lekki powrót do dłuższych odcinków i do takich na żywo kręconych. Stwierdziłem, że po statystykach, że tak naprawdę dla was dużej różnicy to nie robiło. Tak naprawdę, mimo tego, że kerbale te na szybko komentowane przeze mnie po prostu
podczas już oglądania i podczas montażu. Miały minimalnie więcej procent tak naprawdę oglądalności od początku do końca niż karbale takie zwykłe. Tak naprawdę tam to oscyluje zawsze mniej więcej każdy odcinek Kerbal Space Program na luziku, że 20% osób dociera do końca odcinka, a tam było jakieś 25 albo 30. Także to jest taka minimalna różnica i planuję raz na jakiś czas robić odcinki jak te, bo zawsze jest więcej zabawy. Zaraz. Minimus nie ma innego konta? Ma inny kont. Cholera. Set as target. Potrzebuję 3 stopni. Ale to widzę, że mi się zmienia. Nadal. Tylko w którą stronę? W tą. Czyli w tą stronę mam, żeby zmniejszyć? Nie wiem. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No i teraz będzie cała ta piękna faza. To już za chwilkę. W ogóle świetne są te biomy. Tutaj może tego nie widać, ale tam już pustynia jest. Gdzieś tam... Tutaj w ogóle cały ocean. Super to zrobili. Dobra, na razie unset target. Na razie spróbujemy na księżyc się dostać, bo nie jestem pewien, czy ten lądownik tak daleko doleci. Chociaż w sumie, a wy nawet chyba nie wiecie, jaka to duża rakieta jest. Bo tutaj pewnie myślicie, a tu pewnie taka mała kapsuła jest. Otóż to nie jest MK3, to chyba jest nawet MK4. Nie jestem pewien, ale w tej rakiecie, w tej kapsule mieści się... A nie. Okej, okay, fail. Fail, 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 fail. Dobra, to w innej rakiecie było. Tam kilka rakiet zostało wrzuconych i na przykład znajdowała się tam rakieta... jak pamiętacie te moje asparagusowe rakiety, nie? To dokładnie takie, co się mieściło w tej kapsule. Także, no, to jest tutaj taki mały fail z mojej strony, a tymczasem strasznie szybko dostajemy się do Księżyca. Dobra. Ale może dostaniemy się do Minimusa. Ups. Hopsalala, coś tam było. Ale to raczej nie Minimus. Tam był Księżyc. Po raz kolejny. Minimusie. Po raz kolejny księżyc. Jest! Jest spotkanie z Minimusem! Tak! Lecimy na Minimus! Tak! To się dzieje teraz, na waszych oczach. Ale to będzie malutka orbita. Dobra, niech będzie tak, jak jest. Najważniejsze to, że lecimy na Minimus. To, czy wylądujemy, to, czy w ogóle ten... Nieważne. Ważne, że lecimy na Minimusa. Jestem podekscytowany, ponieważ nigdy wcześniej nie poleciałem dalej niż na Księżyc. Także no, to będzie historyczny moment. Jeśli wszystko pójdzie tak, jak należy. Wygląda na to, że nie jest za dobrze, bo tutaj mamy taki mały tak naprawdę wichajster popisu. Ale może się udać. Ale zwalniamy. Czekajcie, zwolnię, bo chcę zobaczyć... Tu jest karbin! Patrzcie, jaki karbin jest mały w ogóle. I lecimy prosto przed siebie i gdzieś tam powinien być Minimus.
widoczny. Tu jest księżyc. Minęliśmy księżyc. No nic, lecimy dalej. Tam jest słoneczko nasze. Dobrze. Nie, nie chcę takie przyspieszenia robić, bo to jest niebezpieczne. Strasznie. To jest bardzo, bardzo niebezpieczny manewr. W sumie, jak mamy czas teraz, zaplanuję sobie. Ale tu będzie hamowania. W ogóle jaką my będziemy mieli krzywą orbitę wokół niego, też jest ciekawe. Dobra. Jest dobrze. Ustawię jeszcze. A, nie mogę teraz ustawić. Zbliżamy się. Moment. Ja teraz ustawię sobie. Niby teoretycznie mamy tylko 5 sekund spalania, także to nie jest tak dużo. Jest. Nie mogę kontrolować dobrze. Co? To sasu nie ma. To też niedobrze. Dobra. Trzynaście, dwanaście, jedenaście, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, trzy, dwa, jeden. Come on! Myśmy polecieli gdzieś nie wiadomo gdzie. Cztery, trzy, dwa, jeden. Mamy orbitę styczną z tym, ale ja na razie nie chcę takiej, ponieważ to będzie niebezpieczne dla mnie. W ogóle jak my stoimy z paliwem? Bardzo dobrze stoimy z paliwem. Dobra, tak sobie przelecimy obok jeszcze, żeby zobaczyć. Jak to wszystko wygląda? Będziemy hamować. Tak, aby po prostu z jak najmniejszą prędkością wlecieć na minimus. Gdzie on jest? Jest minimus. Problemem minimusa jest to, że on jest strasznie, ma małą moc przyciągania. On jest po prostu tylko asteroidą, praktycznie planetoidą. Malutką. Tak naprawdę wystarczy nie przyciąga, po prostu jest tak bardzo słabo, tak słabą grawitację, że sami widzicie, z jaką my prędkością lecimy. Lecimy 138. To my się nie rozbijemy, przecież to nie ma szans żadnych. Toż ta grawitacja. Dobra, możemy już tutaj w sumie sobie to zrobić. Jak to wygląda? Zobaczcie, to jest jedna zielona skała. Dobra, szukajmy perycentrum. Tfu, co ja już gadam? Ja już nie wiem, co jak gadam. Ale łatwo się tym kontroluje. W sumie będziemy lądować. A co? Tak, żeby gładko było.
gdzieś tam po jakiejś jasnej chyba stronie wylądujemy. Okej. Teraz najtrudniejsze będzie, bo ja nigdy nie lądowałem na... Nigdy nie lądowałem właśnie na minimusie, więc to będzie bardzo ciężkie dla mnie manewr. Pomimo tego, w sumie to jest bardziej delikatny manewr. Nie ma Mercesów, bo to chodzi o to praktycznie, że no, będziemy się odbijać. Czyli praktycznie trzeba będzie wyhamować w ostatniej sekundzie. 70. Przy 10. Moment. Tutaj muszę zareagować jakoś. Bo to nie widzi mi się dobrze. Tutaj mamy skalisty teren. Nie mamy światełek. To jest też problem duży. Będzie wyzwanie dla mnie. W sumie zrobimy z orbitą taką, żebym nie leciał bokiem. Chcę mieć taką prostą. Chcę spadać prosto. Dobrze. Będzie problem, bo jest ciemno. To będzie duży problem, ale problem z lądowania będzie główny grawitacja. F5, zapomniałem F5. Quick save, okej. To jest ważna rzecz. Moment, ja tylko wyceluję. Kilometry. Akurat lądujemy na górze. Mamy niefajnie. Nie wiem, jak jestem blisko powierzchni. To jest straszne. Ale chyba na miarę płaskim lądujemy. Szkoda, że koleś nie zamontował lamp. Naprawdę. Poprawiłoby to. O, jest. Fak, nóżka nam odpadła. O tym mówiłem. To jest strasznie ciemno. Strasznie ciemno. O Jezu. Nie panikować, nie można panikować. Trzeba się przenieść w inne lepsze miejsce. Dokładnie, o! Będzie lepiej, jak po prostu podlecę sobie tam. Spróbuję wylądować bez jednej nóżki. Zero oświetlenia.
Lepiej na tym zamarzniętym jeziorze sobie wylądować niż na górze, bo tutaj widzicie, sytuacja jest nie za dobra. Mamy tylko trzy nóżki. Dobra. Mam nadzieję, że mimo tego pecha, że mamy trzy nóżki, jakoś damy radę. Ja nie będę chciał tutaj misji ratunkowych wysyłać. Nie mam kompletnie takiego zamiaru. Opsa, aż się odbiliśmy lekko. Dobra, dobra. Niestety kompletne ciemności są. Nie mam pojęcia, jak wysoko jesteśmy. Straszne. Na Moonie był błąd z rzędu 1 km, ale tu widzę, że tu jest poziom morza, to jest prawdziwy poziom morza. Ups, się odbiliśmy. Okej, ostatnie metry. Trzymać pion, czy nie mać pion? Niestety chyba nie będzie za dobrze, jeśli chodzi o lądowanie. Ponieważ się przechylamy na... nóżkę, której nie mamy. Okej, wylądowaliśmy. Świetnie. Świetnie. W ogóle, kto jest pierwszym? Gilzor Kerman jest pierwszym Kerbalem na Kerbinie. Tfu! Na Minimusie, oczywiście. Skaczemy. Okej. Oto jest pierwsza noga na Minimusie. To jest tak słodkie. Przyspieszmy w ogóle czas. Tak, abyśmy byli po jasnej stronie Minimusa. Czy jest w ogóle taka możliwość? Jest taka możliwość. No i teraz jesteśmy już tak naprawdę w domu. Zobaczcie, jaka jest tu grawitacja. Patrzcie. To jest prawie żadna grawitacja. Dobra. Polećmy sobie tam, jak widzieliście. Chcieliśmy lądować na tej górze. Sweet. Dobra. Ale tu jest te zamarznięte jezioro, z tego co widzę, tak.
I tak naprawdę, jak zwykle, nic ciekawego nie ma na tych planetach. Oh, come on! Tu jest ciężko, żeby cokolwiek zrobić. Straszna orbita. Tfu! Dlaczego ja mówię orbita? Straszne przyciąganie. Sweet. Muszę screenshoty porobić. Po prostu to jest niesamowite. Szkoda, że nie moim statkiem. To jest tylko taki jeden feller. Dobra, ląduj. O! Pewnie znowu przejedzie, nie wiadomo ile. Come on, wstawaj. Wstawaj, nie bądź frajer. Dobrze. Schowaj. Teraz pamiątkowa fotka jeszcze. Okej. I come on. Dobrze. Sweet. Dobra. Tak naprawdę możemy już wchodzić do statku. A w sumie po co mi te silniczki? Jak to można bez problemu tam doskoczyć? Nawet przeskoczyć? O Jezu. Łapsa! Cięcie lekkie było. Już wiem, trzeba jednak użyć tego, żeby manewrować. Grab. Come on! No bez jaj! Wstawaj. Jest. No, tu jest strasznie zielono. A, w sumie tutaj miałem ten. Drabinkę. Zapomniałem o niej. Chodź. Come on. Ciężko! Jest. Jest. Dobra. Co się stanie, jak wystrzelimy go w tą stronę? Gdzie jest w ogóle ten? Trzeba polecieć. Chcę wrócić do domu. To nie jest fajnie. Zrobimy orbitę 90 stopni, bo tak chyba będzie najbezpieczniej. Tylko gdyby tutaj był zamontowany SAS chociaż. Ops, mamy problem. A nie, nie mamy problemu. Jak to zmodyfikować? Czekajcie, ile nasz lądownik ma? Dobra, polecimy tutaj. Jeszcze na księżyc byśmy mogli polecieć. A to byłoby ciekawe. I na księżyc, i na ten Kerbin. Fajna misja by była. No dobra, bye bye. Niedobra planeto. W sumie miałem farta, że wylądowałem na jeziorze, czy tam na morzu. Goodbye. To było piękne przeżycie. Jednak cieszę się, że
Już ciebie nie będę pamiętał. Jesteś wredną planetą. Planetoidą, księżycem, whatever. Nieprzyjaznym otoczeniem. Wolę Ziemię. Kerbin. Kerbinie, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Co jak gadam? Dobra. Home, home. Sweet home. Tutaj tak równolegle sobie lecimy. Jak coś, to będziemy łajką, ale tego nie chcę. Mam nadzieję, że to się nie uda. W ogóle jesteśmy na dziwnej płaszczyźnie. Ja nie lubię, jak latamy po dziwnej płaszczyźnie, która nie jest równa Ziemi ziemskiej, czyli 90. No dobra, zbliżamy się już. Mamy jeden dzień, 13 godzin. W sumie to dziwnie, bo to miał być odcinek o modyfikacjach, a wyszedł odcinek o mistyfikacjach, o dolocie do Moona, do Jezu, Minimusa. Gdzie ja w ogóle lecę? Popełniłem błąd. A nie będzie problemu. Z tego co widzę, nie będzie problemu. Jak to wygląda? Styczna? Jest minimalnie styczna. Gdzie tu jest ten pasek orbity? Okej. Styczna? Styczna. No to lecimy do domu. Let's go home. F5, tak na wszelki wypadek. I mapa. Nie daje na maksymalne przyspieszenie, bo pamiętacie, jak to się skończyło. 30 metrów na sekundę. Co za prędkość. Im dalej, tym większa prędkość, czyli będziemy musieli zmniejszać przyspieszenie. Tak, abym zdążył wypuścić spadochron. Misja trwa już 12 godzin. Nie, 12 dni, przepraszam. A pomyłka. Już za chwilę będziemy. Będzie duża prędkość. Jak tam? Jak daleko? Już bliziutko. Nawet silnikiem będziemy mogli się wspierać jeszcze. Szkoda, że w nocy lądujemy. 200. 100. I muzyczka się przerwała. Tak smutno. Okej. Dość szybko lecimy. Jest spadochron. Tylko 15 km mamy do wyhamowania z 2000 km. Czy to się uda? To się ma prawo udać. To jest niesamowita prędkość, ale byleby się nie urwało.
taki jeden spadochron. 2000 kilometrów. 2000 metrów na sekundę, przepraszam. Metrów na sekundę, oczywiście. I wygląda na to, że się udało. Już jesteśmy prawie, że w pionie. Tu jeszcze coś manewruje lekko za mocno. 100 metrów na sekundę, 2 kilometry. Czy jest szansa? Czy jest szansa? 95 metrów na sekundę, no niesamowite. Ale mamy kilometr jeszcze. 500 metrów. Udało się! Spadochron się rozłożył. Coś niesamowitego. Niesamowite, niesamowite. Możemy sobie przyspieszyć troszeczkę. To będzie długo trwało. I jesteśmy w domu. Pięknie. Ach, popsułeś swoją kapsułę. Dobra. Jeszcze screenshot. Tak. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Po 12 dniach jeszcze wejdzie. No i teraz nie wejdę w ogóle do kapsuły. Ale nic. Po 14 dniach udało się dolecieć nam z powrotem na Ziemię. To było niesamowite. Dobra, dzięki serdecznie za uwagę w tym odcinku i do zobaczenia w przyszłych. Na razie.